Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy. W dzisiejszym holu nie będzie żadnych ubrań tym razem. Będą same kosmetyki i kilka gadżetów. Już od 2 tygodni bodajże kupuję jakieś tam nowe produkty, którymi chciałabym się z Wami podzielić, ale ich zawsze było za mało, żeby nagrywać jakiś haul. Wczoraj byłam na zakupach, przybyło mi jeszcze trochę gadżetów właściwie i postanowiłam, że to jest odpowiedni moment do nagrywania filmiku. Podejrzewam, że zobaczycie go dopiero za parę dni, więc... Bo teraz właśnie dzisiaj wrzuciłam jeden filmik o butach. Mam jeszcze drugą część o butach, więc dopiero ją wrzucę i dopiero potem zobaczycie ten filmik, który nagrywam dla Was teraz. Ale dobra, już koniec gadaniny, koniec gadania, przechodzimy do rzeczy. Więc pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest mój nowy, wspaniały szampon. Do włosów farbowanych. Ja Wam mówiłam w moim filmiku odnośnie pielęgnacji włosów, że mój szampon się kończy i chcę go zmienić na inny. Udało mi się, zmieniłam na taki. Z tej firmy używałam, znaczy cały czas używam, ale rzadziej, lakieru do włosów i wiem, że jest rewelacyjny, więc się skusiłam na ten szampon. I powiem szczerze, używam go od 2 tygodni, więc to już no, parę razy używałam i powiem Wam, że nie zawiodłam się jak na razie. Jest rewelacyjny do moich włosów. Moje włosy są jedwabiste, nie puszą się, bo moje włosy zawsze są takie, że jak ja użyję jakiegoś szamponu, to często jest tak, że mi się elektryzują, puszą się, są takie, wiecie, okropnie to wygląda i przy tym szamponie tego nie ma. Moje włosy są jedwabiste, ładnie pachną, dobrze się je rozczesuje, więc naprawdę jestem zadowolona póki co. Do tego sobie oczywiście dokupiłam odżywkę też do włosów farbowanych, bo ja teraz farbuję włosy, więc muszę używać takich, to jest komplet taki biało-czarny, fantastyczny. Jak na razie jestem zadowolona. Też plusem jest to, że mój kolor mi z włosów nie schodzi, tak? Bo często jest tak, że kupuję sobie jakiś szampon, jeszcze jak dawno temu farbowałam włosy, kupowałam sobie szampon do włosów farbowanych i niestety ten mój kolor mi trochę tam zawsze schodził. Muszka mi tu lata. Przy tym tego nie ma, mój kolor cały czas jest taki sam i dlatego jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą, a właściwie produktem, którym chciałabym Wam pokazać, to jest Dove żel do mycia. I powiem Wam szczerze, że ten żel kupiłam przypadkiem. Przypadkiem dlatego, że jak wiecie, ja używam zazwyczaj Palmolive. Od dłuższego czasu zresztą. I mój Palmolive się skończył, pojechałam akurat na zakupy, mówię, kupię sobie żel. I okazało się, że mojego Palmolive nie było, ale znalazłam Dove. I tak szczerze mówiąc, pomiędzy tym a Palmolive żadnej różnicy nie widzę. Jest ta sama cena, ta sama objętość. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mycie, no też różnicy nie widzę. Jest jedna tylko różnica, bardzo istotna, to jest zapach. Bo jeżeli chodzi o Dove, to jest zapach bardziej intensywny niż Palmolive. I jest sytuacja taka, że ja na przykład się tym żelem umyję. Potem nasmaruję się swoim balsamem, ale jednak jeszcze czuję zapach tego żelu. Przy Palmolive tego nie ma. Tak samo jak na przykład się umyję Palmolive, za parę godzin już tego zapachu nie czuć, tutaj czuć. Więc to jest naprawdę plus. I powiem szczerze, że może przerzucę się z Palmolive na Dove. Kto wie, na razie jestem zadowolona. Kolejnym produktem chcę Wam pokazać, to jest Garnier BB Cream. Kiedyś, bardzo dawno temu, już kilka lat temu, kupiłam sobie też taki BB Cream, nie z Garniera, z jakiejś innej firmy, ale teraz już Wam nie powiem z jakiej, bo nie pamiętam, ale to na pewno wiem, że nie był Garnier. I kupiłam sobie light, bo ja mam jasną karnację, więc stwierdziłam, medium będzie dla mnie za ciemny. Tym bardziej, że jak otworzyłam z oczami, kiedy to jest ciemny. Kupiłam sobie light. Niestety użyłam go raz i się okazało, że nie jest dla mnie w ogóle, bo wyglądam jak trup i go praktycznie nie używałam. Tak się skończyła moja przygoda z tymi kremami. Teraz jakoś tak się znowu skusiłam na ten krem i tym razem kupiłam sobie medium. I powiem Wam, że on jest ciemny, bo on nie jest jasny. Ja Wam pokażę, może trochę będzie widać.
Nie wiem, czy to widać. On jest ciemny dosyć, ale jak ja go nałożę na swoją twarz, to jak on się wchłonie, to wyrównuje mi kolory skóry i wcale nie jest dla mnie za ciemny. Naprawdę jest bardzo fajny. I jestem, powiem szczerze, że byłam zdziwiona, nie narzekam jak na razie, tak? Praktycznie mam go od kilku dni, więc tam używałam go może raz. Nie, dwa razy. I naprawdę jestem mile zaskoczona. Więc może będę go kupować i stosować dłużej. Nie wiem tego jeszcze. Jak na razie jest ok. Taki to kremik. Kolejny produkt to jest mój podkład. Jak wiecie, ja używam z firmy Max Factor. 3 w jednym. Bardzo fajny. Z tym, że teraz musiałam sobie kupić nowy, bo musiałam zmienić kolor. Wcześniej używałam Light Ivory, bodajże 40. Tak. I generalnie przez całe lato się nie malowałam, bo wiecie, upały, gorąco, ja nie chciałam. Nawet oczu nie malowałam. Rzadko się zdarzało, żebym oczy chociaż pomalowała. I ja w ogóle mam takie okresy, że a to się maluje cały czas, dzień w dzień, a to się nie maluje i tak jest, mam okresy. No i przez całe lato, tak jak mówiłam, się nie malowałam. W zeszłym tygodniu, bo już wiecie, się zrobiło chłodno, już tak nie ma upałów, więc w zeszłym tygodniu stwierdziłam, dobra, się pomaluję. Wzięłam swój podkład i się okazało, że mój podkład jest dla mnie za jasny. Gdzie normalnie przed wakacjami, jak się malowałam, było wszystko ok, wszystko było dobrze, teraz zrobił się za jasny. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że po prostu zmieniłam kolor włosów i może dlatego, może też dlatego, że jestem jeszcze opalona po lecie, więc może też dlatego, nie wiem, nie mam pojęcia, ale musiałam zmienić kolor, tak, no bo nie chcę wyglądać jak trup. No i kupiłam sobie teraz oczywiście z tej samej serii, tylko że kolor beige 55. I teraz ten kolor jest dla mnie odpowiedni. Powiem Wam szczerze, zrobiłam nawet test. Jedną stronę twarzy posmarowałam, nawet dzisiaj rano zrobiłam, jedną stronę twarzy posmarowałam tym podkładam, a drugą tym moim starym, to naprawdę było widać różnicę, że tutaj wszystko się ładnie stapia z moim ciałem, a tutaj po prostu było widać, jakbym była jakaś chora albo nie wiem, było widać po prostu, że mam coś na tej twarzy. Także to jest teraz mój kolor beige 55, bardzo fajny. Oczywiście ten podkład to ja mogę chwalić i chwalić, bo to jest mój ulubiony. Kolejny produkt. To nie jest właściwie, ja sobie tego sama nie kupiłam, to jest prezent, ale postanowiłam, że Wam przy okazji też pokażę. To jest puder z Avonu. Dostałam go w prezencie, więc no ja prezentów nie wyrzucam. To jest taki kolorek i to jest kolor medium. Nie wiem, czy on będzie odpowiedni dla mojej skóry, bo patrzę, że on jest strasznie taki ciemny. Ale nie wiem, zobaczę. Wypróbuję go kiedyś i zobaczę, jak wygląda. No także, taki puder. Kolejny produkt, który sobie kupiłam właśnie przy okazji kupowania podkładu, to jest rozświetlacz z firmy L'Oreal. Powiem szczerze, nie używałam nigdy żadnych rozświetlaczy. Bardzo mi się podobało, jak kobiety się malowały właśnie z rozświetlaczem. Bardzo mi się takie makijaże podobają. I już od dłuższego czasu się zastanawiałam, żeby sobie taki rozświetlacz kupić. No ale tak jakoś było, dobra, kupię, wiecie jak to jest. I w końcu poszłam po podkład i akurat tak się stało, że koło mojego podkładu był ten rozświetlacz i mówię, to jest ten znak, że mam go kupić. Kupiłam go, ale szczerze mówiąc jeszcze nie miałam kiedy go użyć, bo ja tak naprawdę go kupiłam dopiero przedwczoraj, a od wczoraj zaczęłam się malować i tak naprawdę no te moje makijaże, wczoraj dzisiaj to był taki makijaż na szybko, więc no nie miałam czasu jeszcze tego używać, więc nie mogę nic powiedzieć o tym produkcie w zasadzie, ale Wam go pokażę. Są trzy bardzo ładne kolory. Biały, taki bardzo ładny błękitny i taki kremowy, podobny do skóry, ale powiem Wam, że ten jasny błękitny jest przepiękny kolor. Więc to są takie trzy kolory. Tutaj się to otwiera. Jest lusterko i jest jeszcze dodatkowo taki pędzelek mały. I powiem Wam, że jest ten pędzelek bardzo milutki. Ma bardzo dużo, mogę go wyjąć z folii, ma bardzo dużo tych włosków, jak możecie widzieć. I jest bardzo, bardzo mięciutki. Naprawdę bardzo mięciutki i taki dość
szeroki. Ale z tego, co tam czytałam opinie na internecie o tym pędzelku, to dużo dziewczyn pisze właśnie, że ten to się nadaje właśnie... O, folia mi uciekła. Że ten to się nadaje najbardziej tak na podróże jakieś, albo tak gdzieś, jak się gdzieś wyjeżdża, ale tak na co dzień to lepiej używać jakichś innych normalnych pędzli, nie? Ja nie wiem, zobaczę jak to będzie, bo tak jak mówię, jeszcze tego nie używałam. Tutaj z tyłu Wam jeszcze powiem, że jest taka instrukcja, gdzie trzeba nakładać ten rozświetlacz i jest wszystko opisane, po co to się nakłada, tak? Więc to jest kolejny produkt. Pokażę Wam jeszcze trzy małe produkty. Generalnie poszliśmy z Jarkiem wczoraj na zakupy. Wczoraj? Nie, przedwczoraj to było. I weszliśmy do Funciaka i tam były takie piękne cienie do powiek i postanowiłam sobie takie cienie kupić. Był w takim koszyku pełno takich cieni. Ja sobie kupiłam, spodobał mi się bardzo taki kolorek, niebieski z brokatem. To jest Ocean Blue 11. I powiem Wam, że ja powiem Wam w ogóle, że ja lubię takie cienie bardzo mieniące się. Nie lubię takich matowych. Oczywiście mam też takie matowe i czasem je używam, ale przeważnie lubię takie właśnie świecące. To jest firmy Makeup Gallery. Ja już Wam pokazywałam kilka produktów przyborów do malowania, jeżeli można to tak nazwać. I jeszcze mam kilka lakierów do paznokci, więc jeżeli chodzi o lakiery z tej firmy, są rewelacyjne. Zobaczymy jak będą cienie, bo jeszcze ich nie używałam. Mam nadzieję, że będzie to tak ładnie wyglądać jak tutaj. Więc to był pierwszy cień, który sobie kupiłam. Drugi cień to jest taki też zielony, ciemny, taki zgniła zieleń. Też bardzo ładny. I to jest kolor Fern Green 19. Bardzo ładny. I przy kasie okazało się, że jak kupię trzy takie cienie, to płacę 2 funty. Czyli tak samo jakbym kupiła dwa, płacę 2 funty, a dodatkowo za trzeci też płacę 2, mam takie jakby za darmo, tak? Więc szybko jeszcze poleciałam do tego koszyka i szukałam oczywiście cienia takiego mieniącego się i znalazłam taki srebrny. I to jest kolor Titanum 14, też bardzo ładny. Mam nadzieję, że one naprawdę będą tak wyglądać ładnie na oczach. Zobaczymy, na razie jeszcze ich nie używałam. I to by było na tyle bodajże, jeżeli chodzi o kosmetyki. Teraz pokażę Wam trochę gadżetów. Trochę, no w zasadzie 4. Więc wczoraj pojechaliśmy z Jarkiem do Primarka po jedną rzecz, a wyszłam z 4. No ale pokażę Wam teraz tak. Po co tak naprawdę pojechałam do Primarka? Po okulary słoneczne. Ja wiem, że już się skończyło lato, że już słońca za dużo nie będzie, ale jednak jeszcze czasem słońce wychodzi i naprawdę razi w oczy. Ja jak chodzę i słońce mi świeci w oczy, no ja mam problem, zresztą myślę, że dużo osób ma problem, żeby po prostu cokolwiek widzieć i to słońce mnie oślepia. Więc stwierdziłam, że no, okulary jeszcze się mogą czasem przydać, tym bardziej, że u nas ostatnio słońce świeci cały czas. Teraz właśnie patrzę, tak wiecie, że się zachmurzyło i chyba będzie padać, ale wcześniej było słońce. Moje okulary, miałam fajne okulary z Primarka też i 2 tygodnie temu mi się połamały. Miałam je na głowie, odwróciłam się tak do tyłu i okulary mi z głowy spadły, jeszcze na nie nadepnęłam, mi się połamały. A teraz już niestety nie ma nigdzie okularów jakichś takich fajnych czy coś. Więc pojechałam do Primarka, okazało się, że w Primarku też już za dużo okularów nie ma. No i wybrałam te, które mi się najbardziej spodobały i które najbardziej do mnie pasowały. Bo ja mam jedne okulary słoneczne korekcyjne, ale jak mam soczewki założone, no to korekcyjnych już no nie ubiorę, bo wtedy no, nie będę nic widzieć. Więc kupiłam sobie takie okulary, duże, białe. Duże, białe, to nie są białe, są kremowe, ale duże. Szczerze Wam powiem, że nigdy nie miałam jeszcze takiego okularu słonecznych kremowych. Ale stwierdziłam, że kupię sobie teraz takie, bo one były, no naprawdę powiem Wam, że najładniejsze i najlepiej mi pasowały.
A jak przyjdzie lato, mogę sobie zawsze zmienić, tak? Więc tutaj kupiłam sobie takie duże. Ja bardzo lubię okulary na lato słoneczne, lubię duże mieć, zawsze lubiłam. Więc takie sobie kupiłam. Tutaj mnie zadziwia, wiecie co? Bo te okulary oczywiście plastikowe, ale tutaj mają taką jakby skórę. To wygląda jak skóra, naprawdę. Powiem wam, że to jest bardzo fajne. Więc okulary takie kosztowały 4 funty, ja za nie dałam funta. Ja nie kupuję jakichś tam okularów. Nigdy nie kupowałam okularów firmowych słonecznych, takie zwykłe. Do tego jest szmaciany pokrowiec, także bardzo fajnie. Latem właśnie, do tamtych poprzednich też tak miałam i latem właśnie okulary moje były zawsze w torebce i zawsze je miałam przy sobie. Także takie fajne okularki. I to był powód, dla którego pojechałam do Primarka, ale jeszcze w oko wpadły mi inne rzeczy, które Wam teraz pokażę. Pierwsza rzecz to jest taka rolka do usuwania celulitu. Powiem Wam szczerze, że taką rolkę moja mama miała, tylko trochę inną, niebieską i nie z taką rączką. Ja ją używałam jeszcze jak z moją mamą mieszkałam i naprawdę to pomagało. I dlatego jak zobaczyłam ją, to stwierdziłam, że ją biorę, bo wiem, że to działa, tak jak się używa regularnie, że to działa. I dlatego sobie kupiłam, jest bardzo fajna, różowa. Ja nie lubię za bardzo różowego, ale to było. Ja za nią dałam całego funta, także nie było aż tak tragicznie. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, to są gąbeczki do nakładania podkładu, może też korektora, takie podróby Beauty Blendera. Kupiłam sobie dwie też różowe. Jedna jest ciemniejsza i w kształcie takiej łezki, jak taki typowy Beauty Blender, a druga jest taka, no taki dziwny ma kształt. I jest jaśniejsza, różowa, i to są takie gąbeczki, które są dwie pakowane za funt 50. Także pieniądze nieduże, a myślę, że będą dobre. Ja mam już coś takiego podobnego, tylko że mam na takiej rączce. Ja Wam pokazywałam też z Makeup Gallery. Ja Wam pokazywałam to w moim makijażu, jak wykonywałam, i w przyborach, w produktach to makijażu, coś takiego, filmiki dwa takie były, tam Wam to pokazywałam, więc teraz kupiłam sobie takie gąbeczki. Zresztą w Primarku, powiem Wam, jest tego pełno. Ja akurat sobie wzięłam takie, praktycznie przy samej Kasie one już były, je znalazłam i mówię, a wezmę sobie, już od dłuższego czasu też się przymierzałam, żeby kupić, więc kupiłam, jeszcze nie używałam, zobaczymy jak będzie. I ostatnią rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to jest też gadżet kolejny. To jest statyw do mojego aparatu, bo jak wiecie, nie wiecie pewnie, ja nagrywam filmiki moim aparatem fotograficznym Samsung WB150, jeżeli dobrze pamiętam. No i właśnie zawsze jak nagrywam dla Was filmiki, muszę robić dziwne różne konstrukcje, żeby było mnie dobrze widać, żeby w ogóle wszystko było widać. No i już od dłuższego czasu przymierzałam się, żeby kupić jakiś mały statyw, żeby jednak nie musieć robić tych konstrukcji, tylko po prostu, wiadomo, statyw i raz, dwa już nagrywam filmik. I ja już, powiem szczerze, widziałam jakiś czas temu w Primarku, ale jakoś tak się nie zużyła, żebym kupiła. I teraz w sumie zapomniałam o tym, to Jarek przy kasie znalazł i ja mówię, o, biorę, to mi się przyda. On kosztował 4 funty, także niedużo. I właściwie to jest do telefonu, ale mój aparat pasuje na ten wkręt, więc nie ma problemu. Ja Wam pokażę, jak to wygląda, bo jeszcze dzisiaj kręcę filmik na dziwnej konstrukcji, bo chciałam Wam to pokazać. Ale następny filmik już będzie na statywie. Więc Wam pokażę. Wszystko tutaj wyjdzie. Kartki. Więc to jest statyw o taki, trzy nóżki. Taki o. Mały statywik. I tutaj się wkręca aparat. I aparat sobie stoi. Można go też tak tutaj, widzicie, przekręcać różnie rodzaje. Bardzo fajny. I dodatkowo jest też na telefon, że można telefonem nagrywać. Tutaj się rozszerza. Tutaj się rozszerza. Wam pokażę, jak to wygląda. Chociaż podejrzewam, że dużo osób z Was już to ma. Mój aparat przestał nagrywać, a musiałam od początku włączać. Więc ten statyw wygląda o tak. Następny już filmik będzie na statywie. Także super. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik nie był zbyt długi i zbyt nudny, bo trochę się dzisiaj rozgadałam. Dziękuję Wam za uwagę. Buziaczki. Do usłyszenia. Hej!